Cześć Wiwa, z tej strony Krzysztof Miruć. Witam Was w moim podwarszawskim domu w Połomce. Chcę Wam pokazać, jak mieszkam. Zapraszam. Słyszałem takie pogłoski, że tutaj mieszkał kiedyś pan Jerzy Połomski. Czy to prawda? Tak, ten dom kupiłem od Jerzego Połomskiego kilka lat temu. On ma nazwę Połomka, to na cześć Jerzego. Ja ten dom całkowicie przebudowałem i stworzyłem własne miejsce pod Warszawą. Pamiętasz jakieś takie pierwsze spotkanie, jak się dowiedziałeś w ogóle o tym, że jest tutaj taka możliwość? Wiesz co, to był przypadek całkowicie, który sprawił, że kupiłem ten dom. Dom był rzeczywiście już zarośnięty, Jerzy nie korzystał z tego domu przez długie lata, więc rzeczywiście tutaj wpadli ogrodnicy, najpierw wycinali, potem planowali cały ogród, potem pojawiły się rzeźby moich przyjaciół Kingi Smacznej i Mateusza Łagowskiego, potem dom został wyremontowany, no i teraz cieszę się tym, że mogę tutaj mieszkać. Pokażesz nam, co tam zmajstrowałeś w środku? Zapraszam, no to idziemy. Ten dom ma dwie części. Znajdujemy się w tej części murowanej, bo jest jeszcze część drewniana i tam jest prywatna strefa. A w tej strefie murowanej jest strefa dzienna, a tutaj jest otwarta kuchnia, stół, no i oczywiście jest część z kanapu, ta część przy kominku, gdzie spędzam czas i gdzie mam relaks. To w tej części właśnie z relaksem spotkam Cię najczęściej, czy jednak w kuchni tam? Nie, ja nie gotuję. Ja jestem facetem, który nie gotuje, nie żyje. Mam miski, więc częściej siedzę na kanapie i tam odpoczywam. I zobaczcie, no tu jest po prostu ta cała strefa, gdzie po prostu odpoczywam. Mhm. Na czym Ci zależało akurat, jeśli chodzi o tę część relaksacyjną? Wiesz co, mi zależało, żeby ten dom miał klimat. Ten dom musiał być ciepły, przytulny. Ja sobie wymyśliłem, żeby posiadać takie wnętrze i tak, żebym miał strefę do odpoczynku. Mhm. Myślę sobie o ogrzewaniu, myślę sobie o tym pięknym drzewie z prawej strony. Czy coś tu jest dla Ciebie ogólnie wyzwaniem? Wiesz co, wyzwaniem było utrzymanie klimatu tego domu, czyli zatrzymanie tych wszystkich elementów, które były stare, bo została stara więźba dachowa, ona była ciemna w oryginalnie, ja ją pomalowałem na biało, została stara podłoga, więc te wszystkie elementy zostawiłem, natomiast wybiliśmy nowe okna, wybiłem nowe okna, okna są nowe, wszystkie okna zostały powiększone, żeby jak najbardziej wpuścić światło do środka i żeby można było zobaczyć, jak wygląda ogród. Druga część jest prywatna, ale pokażesz nam chociaż kawałek? Oczywiście, pokażę Wam, jak sypia Krzysztof Miruć. W tej strefie drewnianej mam dwa pomieszczenia, bo jest gabinet i pokój gościnny. Tam trochę pracuję, ale w sumie tam nocują moi goście i przyjaciele. A tutaj jest nieduża sypialnia, ale ja bardzo lubię to łóżko, a szczególnie we Zgłowie, bo to jest XVII-wieczne drzwi z Tybetu, które też kupiłem u mojej przyjaciółki, która to gdzieś ściągnęła. Zdradź nam proszę, co Ty widzisz jako pierwszy obraz po przebudzeniu? Otwierasz oczy i co tam za okno? Ja otwieram oczy i widzę las, bo ja mam okno naprzeciwko łóżka. Ja w ogóle uważam, że ściana naprzeciwko łóżka to jest ściana najważniejsza, dlatego że tą ścianę widzimy, kiedy kładziemy się do łóżka i to jest ostatnia rzecz i pierwsza rzecz, którą się budzimy. Ja mam okno, widzę las, mam fantastyczne drzewo, teraz jest środek jesieni, drzewo przebarwia się na żółto i tutaj jest fantastyczny, to jest fantastyczny okres, ale zimą też jest obłędnie. Kiedy spadnie śnieg, ten dom po prostu jest wtedy magiczny, bo ogród jest podświetlony i jest taki bajkowy klimat. No. A czy Ty jesteś takim człowiekiem lasu, czy musiałeś się tego nauczyć? Ja nie jestem człowiekiem lasu, jestem człowiekiem z miasta. Ja tutaj przyjeżdżam, żeby odpoczywać, ale o ten dom pomagają mi dbać pewne osoby i przyjeżdża Agnieszka, która dba o ogród i pani Maria, która pomaga mi tutaj prowadzić też ten dom. Tak, bez nich nie poradziłbym sobie. To jeszcze zobaczmy, gdzie pracujesz, bo też widziałem specjalne miejsce. Tutaj mam nieduże biurko, tutaj zwykle pracuję, odpowiadam na maile, a biurko też jest ustawione naprzeciwko okna dużego, widzę ogród, widzę las, biurko wykonał też mój przyjaciel. Słuchajcie Wiwa, dziękuję serdecznie, że byliście moimi gośćmi, mam nadzieję, że Wam się podobało, a teraz ja muszę mieć odrobinę prywatności.